Blok Ekipa to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych kreskówek w Polsce. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 10 lat. W tym czasie seria przeszła wiele transformacji. W moim filmie chciałbym przybliżyć Wam tę fascynującą ewolucję, począwszy od jej obiecujących początków, poprzez złote lata, aż do momentu, który niektórzy uważają za jej najtrudniejszy okres. A przede wszystkim pokazać Wam, jak na przestrzeni lat zmieniała się sama blok Ekipa. Zapraszam do oglądania. 10 czerwca 2013 roku spod rąk polskiego animatora Bartosza Walaszka w wyniku zerwania umowy ze stacją telewizyjną RBL.tv utracił prawa do dotychczas produkowanych przez Git Produkcję kreskówek, które były emitowane właśnie na tym kanale. W tym tworzony przez blisko 6 lat Kapitan Bomba, który w Polsce cieszył się jak na tamte czasy ogromną popularnością. Walaszek postanawia zaprezentować więc światu po raz pierwszy historię trzech ziomeczków, Wojtasa, Wala oraz Spaceona, których historia początkowo kręci się wokół jednego osiedla, Grochowa oraz klubu piłkarskiego Legia Warszawa. W tamtym momencie jeszcze nikt nie przewidywał tak ogromnego sukcesu i dłuższej kontynuacji serii, pomimo tego, że serial tak naprawdę przypadł do gustu widzom, lecz przede wszystkim ze względu na to, że podobne serie, także cieszące się dobrą opinią, szybko się kończyły, lecz pomimo przypuszczalności część społeczności z biegiem czasu Walaszek dostrzegł prawdopodobnie potencjał serii i postanowił ją kontynuować. Co także ciekawe to to, że w czasie rozpoczęcia bloku ekipy nadal wychodziły również inne kreskówki autorstwa Walaszka, takie jak Galaktyczne Lektury czy sam Koń Rafał. Aż do odcinka 25, po którym to wszystko się zmieniło. Serie zostały przez Walaszka zakończone oraz zapomniane. To właśnie wtedy Walaszek sklonlował wszystkie siły na blok Ekipę, co jak się później okazało było jego jedną z najlepszych decyzji w karierze. Ale wracając do samej kreskówki, pierwsze około 10 odcinków, to można powiedzieć takie kształtowanie charakteru ziomeczków i dostosowywanie ich do owego serialu. Na przykładzie u Spaceona było to zmiana głosu oraz zmienienie swojej poważnej postawy na taką. Bardziej wyluzowaną oraz przede wszystkim śmieszną. Popularność rosła i z czasem coraz więcej zaczęło pojawiać się odcinku blok ekipy, które były naprawdę dobre. Nawet po sześciu miesiącach od rozpoczęcia serii z okazji dużego zainteresowania wśród widzów Spaceonem powstał także inspirowany nim pierwszy Space-on Vlog o nazwie Spaceon Tancerz, którym Walaszek zasugerował, że to Spaceon ma największy potencjał na zostanie maskotką serialu oraz bycie główną postacią, traktując to oczywiście z przymrużeniem oka, bo jak wiadomo, ziomki są nie rozłączne jak paski na resie. Co jeszcze mogę dodać, to to, że właśnie w tym okresie w serialu zadebiutowała dosyć ikoniczna postać, która jest obecnie pionierem i wyznacznikiem trendów w dziedzinie zwanej także wykończeniówka, czyli chodzi tu oczywiście o pana Wiesia. W tym czasie także wiele osób zaczęło się przekonywać do samej blok ekipy, lecz pomimo tego sentyment do bomby pozostał, a szczególnie było to widać po komentarzach pod najnowszymi odcinkami na kanale Spinka Film Studio, które brzmiały następująco Kiedy nowy bomba? 2 czerwca 2015 roku wybija 50 odcinek. Taki kamień milowy dla blok ekipy, po którym było to coraz lepiej. Odcinki pojawiały się coraz częściej, oczywiście wiadomo, bywały lekkie przerwy, ale to nieistotne, bo odcinki były naprawdę kreatywne, ciekawe i przede wszystkim śmieszne, co wybaczało chwilowe postoje. Warto też dodać, że przez okres trwania kolejnych 50, coraz to więcej pojawiało się drugoplanowych postaci, które pozostawały z nami do dziś. A co ciekawe, sam okres od 50 do setnego odcinka zajął Walaszkowi lekko ponad rok, co pokazuje jak Walaszek był zafascynowany ową serią. Warto też. Dodać, że to w trakcie tego roku po raz pierwszy pojawi się słynny Cialis, ze swoim pierwszym hitem pod tytułem Królowa Dzielni, a później z okazji specjalu na 400 tysięcy subskrypcji na kanale ukazał się ikoniczny hit HWTP 100%, który przez całą fabułę stanowi dzwonek na telefon uziomeczków. No prawie. <śmiech> 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 Kolejnym takim kamieniem milowym był właśnie setny odcinek, który wyszedł 23 grudnia 2016 roku, czyli dzień przed Wigilią. I w sumie było to fajne zakończenie pierwszej setki, gdyż odcinek był klimatyczny oraz trafiony w punkt. Co ciekawe, w tym oto odcinku dowiadujemy się chyba najwięcej o synie Cieślaka oraz Solaris, czyli Justinie, który po raz pierwszy pojawił się w odcinku 54. I przez resztę tak naprawdę niewiele o nich słychać. Samo okres trwania od tego setnego odcinka, aż po około 170 jest uważany przez wielu jako złote czasy dla bloku ekipy. O czym mogą świadczyć same wyświetlenia, jak i pozytywne opinie wśród internautów. Bo jak można zobaczyć na kanale Spinki, jeżeli chodzi o filmy typowo z przygodami ziomeczków, to właśnie te z tego okresu osiągnęły najwyższe wyniki. I tak naprawdę nie ma co się dziwić, bo każdy z tych odcinków posiadał typowy dla Walaszka humor. Przy czym był unikalny. W zasadzie można powiedzieć, że to właśnie te odcinki prawdopodobnie spowodowały największe hype na tą produkcję, co poskutkowało wysypem memów, na temat potocznie mówiąc dresów, wraz z ikonicznymi już tekstami głównych bohaterów. Lecz podczas tego złotego okresu wyszedł także odcinek, który jak się później okazało miał prawdopodobnie ogromny wpływ na obecną blok ekipę, pomimo tego, że tak naprawdę niczym się nie wyróżniał od pozostałych, no bo był śmieszny, ciekawy, pasujący do fabuły. Co także warto dodać, to to, że podczas tego złotego epizodu po raz pierwszy ujrzeliśmy samego egzorcystę Bonera, jak i cały z nim serial związany, a jak się później okazało, nawet powstało parę odcinków z nim związanych w blok ekipie. No i dnia 16 marca 2020 roku dochodzimy do 200 odcinka, który sam w sobie według mnie jest najlepszym jakikolwiek do tej pory powstał. Długi, fabularny, lekko mroczny i oczywiście z humorem. Te cechy są chyba najbardziej pożądane w kreskówkach Walaszka. Sam odcinek można było wtedy uznać za taką wróżbę, że Walaszek ponownie bierze się za blok ekipę i od tego momentu zaczną wychodzić coraz to lepsze odcinki. Lecz pomimo przypuszczeń około 30-40 kolejnych odcinków. Odcinków nie zwaliło jakoś widzów z nóg. Oczywiście nie były one złe, były po prostu przeciętne jak na tamtejsze standardy blok ekipy, które i tak były naprawdę wysokie. No i dochodzimy finalnie już do końca, a mianowicie obecnej blok ekipy, która w porównaniu do starszych epizodów straciła na wartości, a szczególnie widać to w najnowszych odcinkach, np. Na przykład ziomeczki, którzy kiedyś byli wielkimi przeciwnikami epa... Nagle noszą bluzy z marką Liquid i je palą. Co prawda, było to jakoś uwarunkowane fabułą, ale i tak, pomimo tego, to lekki paradoks. Co prawda, do tego dochodzi także duża ilość reklam, krótkie i naprawdę rzadko wydawane odcinki czy wątki, które bywają niedokończone. Tak właśnie w skrócie można opowiedzieć o obecnej blok ekipie. Czym jest to spowodowane? Nie wiadomo, chociaż moim zdaniem jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że Walaszek powoli jest zmęczony ową serią. Można to wywnioskować szczególnie po tym, że dla porównania, znania Kapitan Bomba posiada 164 wydanych odcinków, a blok ekipa, jak na ten moment, aż 283, co jest ogromną różnicą. Oczywiście jest to spowodowane tym, że Walaszek zakończył współpracę z RBL.tv, ale bardziej chodzi mi o styl wypowiedzi w niektórych wywiadach, gdzie na pytania związane z bombą reaguje z zażenowaniem. Oczywiście nie wiadomo, co jest prawdziwym powodem. Na ten moment możemy tylko spekulować, ale na pewno tym powodem nie jest także to, że Walaszek stracił fach w ręku, czy coś w tym stylu. Wystarczy spojrzeć na ostatni sezon egzorcysty, który jest momentami tak dobry, jak niektóre stare kreskówki.